Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie z tej strony kosmo i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj robimy challenge. Challenge przetrwaj jeden dzień, cały dzień w trybie pierwszoosobowym. W sumie dla mnie to nie jest jakieś przetrwanie czy coś, ale... bo wiecie ja jestem ogromnym fanem trybu pierwszoosobowego, ale chciałem właśnie e, przetestować samego siebie, jakby to wyglądało, kiedy po prostu będę przez cały dzień w tym trybie pierwszoosobowym chodził, działał i, i, i pracował i chodził do pracy itd. Tak i to wszystko robił. Także, właśnie backstory tutaj Wam opowiem. Mamy, kierujemy tutaj Jane, Joan, raczej, o właśnie, Joan, która jest właśnie lekarką, przyjechała zaraz po studiach do Brindleton Bay, żeby tu się usadowić, wynajał sobie taki mniejszy domek, no i teraz będzie tutaj pomieszkiwać i starać się tutaj wkroczyć w dobre grono lekarzy, zaraz ja wam pokażę, możecie ją kojarzyć, bo to jest jakby inne wcielenie jednej z moich simek, z którą prowadziliśmy serię live'ową, pewnie ogarniecie o co chodzi zaraz, no ale dobrze, niech ona sobie usiądzie na kibelku hmm. i niech się szybko odświeży, bo zaraz musimy biec do pracy, chciałem właśnie e, zrobić te, ten challenge właśnie w jakiejś fajnej pracy, więc postanowiłem, że w sumie Bycie lekarzem jest pracą grywalną, więc uznam, że lekarz to będzie dobra opcja. A co jej się stało z rzęsami? Widzieliście, że tak się dzieje z rzęsami w lustrze? Że tak rzęsy wyglądają? Bo ona ma normalne rzęsy, a wygląda w tych oczach bardzo okropnie, w sensie w tym lustrze. Dobra, jeszcze bym chciał. Oj, 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 oj. żebyś ty zjadła dziewczyno. Nie, 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 stój, 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 powoli. Nie tutaj, tylko. O! Przez drzwi przejdź i zjedz coś na szybko ze swojej lodówki. Zjedz mm, coś na szybko, nie będzie na przykład jogurt, bo za 20 minut to musisz iść do pracy dziewczyno, no kurde wodne, kurde wodne co? Szybki e, posiłeczek z rana e, i idziemy. No dobrze, no i do, dołączamy z nią, no i właśnie, zapomniałem powiedzieć o jednej zasadzie. Jedną jedną zasadą w tym challenge jest to, że nie mogę po prostu przejść do... Trybu widzenia z trzeciej osoby. I jeżeli przejdę do tego trybu, no to failuję. Jeżeli to się uda mi zrobić, oczywiście, jeżeli ja to będę musiał zrobić, bo czegoś nie będę mógł zrobić, nie jeżeli gra mnie, mnie na przykład sama przyłączy, bo tak też może być. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Wiecie o co chodzi. Jesteśmy w szpitalu. Tak wygląda szpital z tej strony. W sumie go tak nigdy zapart nie widziałem. Dobrze, musimy powitać trzech pacjentów, porozmawiać z dwoma współpracownikami i zjeść przekąskę pomiędzy przyjmowaniem pacjentów. Dobrze, mamy tutaj panią współpracowniczkę, także powitajmy tą panią. To miejmy nadzieję, że jest naszą współpracowniczką. Cześć, jak masz na imię? Nie wiem, jak masz na imię. To jest problem, ale. O, musiałaś usiąść, rozumiem. I ona też usiądzie. Okej! Okay. Poznałyście się, dobra, to myślę, że to jest koniec z gadaniem. Jeszcze idź gdzieś, może do, dalej tam do środka i zobaczymy, co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami dla pracowników. Jest tu kto? O, hej, hej, Heniu, się ma Aniu. Nie wiem jak się nazywasz, ale się z tobą powitam. On tutaj coś klika sobie na klawiaturce, jak widzicie zresztą. No, nie, no elegancko to wygląda z tej, z tej perspektywy. Powiem wam, że Sims są bardzo ciekawe z perspektywy trybu pierwszoosobowego, właśnie, bo przypominam jeszcze, bo wiele osób ogólnie nie zauważyło tego jeszcze, albo nie pojęło jak przełączyć się na tryb pierwszoosobowy. więc mówię Wam od razu, klikacie sobie kombinację przycisków, po prostu Shift i Tab. O, no, jak się odwrócił, w sumie jak w realnym życiu. Cześć, nowa pracownica, witaj i bardzo serdecznie. Porozmawiaj, no dobrze, to porozmawiaj o pracy. I właśnie dużo osób tego nie ogarnęłeś, także klikacie po prostu na raz Shift i Tab i się Wam przełącza. ja teraz coś tego kliknąć nie mogę, bo mnie wyłączyło, a też nie chcę po prostu przegrać tego challenge'a, Także no. Dobra, gadanie, gadanie, idźmy gdzieś dalej. Aha, i jeszcze, jeżeli chcecie przejść przez drzwi, to klikacie prawym przyciskiem, podejść tutaj, i wtedy Wam się to przejdzie. Dobrze, może. Przejdźmy do pacjentów, zobaczymy, co tam dzieje. a tylko muszę podejść tutaj, bo najwidoczniej ona nie ma ochoty przejść przez te drzwi. O, widzicie, prawym klikami przechodzimy przez drzwi wtedy, także to jest też możliwe. Zobaczymy, czy są jakiś pacjenci, na przykład tutaj w sali. No fajnie, taki szpital na żywo, to jest coś innego, no nie? Nie, nikogo tutaj nie ma, ale możemy posprzątać te brudy. No w sumie nie mam jakiegoś super e, wielkiego, nie wiem czy wiecie, super wielki, wielkich możliwości teraz z tego powodu, po prostu, że ona jest taką, tak jakby pielęgniarką, sprząta i, i takie rzeczy robi. Tutaj jest mm, a kolejny e, syfy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wytrzyj to po prostu sobie. Ładnie mopem, no coś z tego, że wyciera obok tej kałuży, ale i tak wyciera, więc elegancko i pięknie. Świetnie, dobrze. E, może pójdziemy tam teraz sprawdzić. Nie mogę tam. Ach, prawym klikiem. To jest, wiecie co? Troszkę nieintuicyjne, pomimo tego, że mm, jakby nauczyłem się już robić wiele rzeczy związanych z trybem pierwszoosobowym. E, I wychodzi mi to już jakoś jako tako. O, jest ktoś. Cześć. Cześć, możemy Cię zbadać? Czekajcie. Zbadaj pacjenta. Rozmawiaj o ogólnym stanie zdrowia. No pogadajmy z nią, zobaczymy, jak ona się czuje. Hej. Jak tam, jak tam się pani czuje? No to z tej perspektywy widzimy to. Patrzę się nam no nie do końca w czym można powiedzieć. Możemy jeszcze podać jedzenie z tego co wiem, także zróbmy to. Czy znaczy, możemy leczyć? O, możemy, to zaraz ją uleczymy też, proszę bardzo. Jedzonko dla pani, niech sobie pani zje. Na spokojnie, zaraz my też będziemy musieli zjeść. Na spokojnie, jak pani sobie zje, to wszystko będzie dobrze. Dobrze, zjadłaś. No to teraz podajmy jej leki. Nie telefon, tylko leki. Proszę wypić. Tak, nie ma. Nie ma problemu, o, o. No i pięknie! Leki wypite. Pacjent jest wyleczony, tylko ja muszę te rzeczy wszystkie wypełnić, a się skupiłem na testowaniu. Czekajcie, ja mam taki prawdziwy dzień robić, nie kurde. Pojedajcie trzech pacjentów. Czy tam są jakieś pacjenci? Musimy podejść sobie tutaj em, i spróbować podejść tu. Dobrze, czy są jakieś pacjenci? Witamy, malutka, e, dziewczynka jest także przyjaźnie. Powitajmy ją oczywiście, bo jest takie zadanie dla nas, także zobaczymy. Cześć, dziewczynko mała, zaraz z pan doktor przyjdzie, nie martw się. Teraz podejdziemy tutaj, porozmawiamy sobie z panem Landgrabem, z tego co widzę. Przez na powitanie, to jest pani dyrektor jakaś. To przy okazji i z nią porozmawiamy zaraz, za sekundkę rozmawiamy o pracy. No i tak to nieco wyglądało, powiem, że to jest takie ciekawe. I nie jest to upierdliwe, nieco najważniejsze, jakby mi to się podoba, i ja bym mógł grać tak cały czas w sumie, jak o tym myślę. To jest naprawdę ekscytujące i to jest tak jakby spojrzenie z zupełnie innej perspektywy, nie. Nie wiem, czy, czy wy też tak jakby to odbieracie jak ja, ale ja tak to odbieram. Dobrze, musimy powitać trzech pacjentów. Jeszcze musimy ponarzekać na pracę. Dobrze, rozumiem. A narzekanie na pracę. Gdzie to bym mógł znaleźć? Spotkuję romansach, pochwalę tykę. Nie widzę narzekania na pracę. Jak to by można narzekać? Może to nie jesteś osobą, która lubi narzekać po prostu? Jest narzekanie na pogodę. Ale narzekanie na pracę, no po prostu nie widzę. A jest jednak, ślepy jestem <grych> To co, może teraz zrobimy sobie tą przerwę na lunch Także jeżeli chcecie anulować jakąś interakcję to musicie przytrzymać shift Stój, 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 idziemy tam Podejdź I idziemy tam, bo tam jest stołóweczka, taka jakby nie no, wygląda to elegancko, mi się to na maksa i, i strasznie podoba. Dobrze, to sobie coś ugotuj szybko, kup przekąskę, może dań do podgrzania, żeby to było coś bardziej drzewczego niż jakiś baton czy, czy coś innego. No i podgrzejmy to danie, zobaczmy jak to będzie wyglądało. W sumie jedzą takie same rzeczy pacjenci, więc chyba nie może to być na maksa jakoś niezdrowe. Ale fajnie, że widzieliście, że klika w mikrofale w jej środek, nie? To akurat, no widać niegdzie takie mankamenty tego trybu. Pomimo tego, według mnie jest on świetny, na no serio, bo mam wiele takich fajnych rzeczy. Które są na maksa przydatne. Dobre? Czy nie? Nie pod... O, LOL, myślałem, że to jest łazienka, to jest siłownia. Proszę, szpital mnie zaskoczył jakoś. O dziwo. To jest łazienka, dobrze, bo ona chciała umyć dłonie. Umyj ręce, proszę. No i tak wyglądamy myjąc rączki. Pani y, przyszła doktor, mam nadzieję że mi się uda, zrobić z niej panią doktor. Nie, po co będziesz to robić? Bez sensu to w ogóle jest. Patrzcie, ile pacjentów w ogóle wow. To powitajmy jeszcze jakąś tutaj panią z tej, z tej okazji, że oni są blisko. Fajnie, bo tak wiecie, też nie widać wszystkiego z tej perspektywy, jakby my w jednym pomieszczeniu i nie widać innych osób, więc nawet nie wiem co się dzieje w drugim pomieszczeniu, tam w drugim pomieszczeniu ktoś może umierać, boże, jak ona z bliska tutaj do nas z twarzą, to było przerażające, ale no tak to wygląda, no, no dla mnie super, na maksa super, granie w aktywne kariery, tak by jakby dawało zupełnie inne... Inne też spojrzenie według mnie na, na ten tryb, pierwsza osoba. W ogóle granie w trybie pierwszej osoby jest zupełnie inne. Strasznie mi się to podoba. I mam wrażenie, że powinienem robić więcej rzeczy związanych z trybem osobowym. Nie wiem, czy mam ten tryb pierwszej osobowy też tak się podoba, czy nie. Natomiast ja jestem obecnie zachwycony. Mam wytrzymać kałużę, tylko gdzie była kałuża? Na siłowni była kałuża. A jak wejść na siłownię teraz? Tam jest siłownia chyba. Wytrzyjmy. Chce pan z nami pogadać? No, proszę. Eee, Rozmawiaj ze współpracownikiem o pracy. Możemy to zrobić. Czyli da się. Dziennie pracy się kończą i prawie wykonaliśmy wszystko, czyli o dziwo da się to zrobić, jak się chce. Zapytaj się współpracownika, jak minął dzień. I będziemy mieć chyba wszystko zrobione, tak mi się wydaje. No, prawie. Prawie. Eee, jeżeli jeszcze możemy wypić filiżankę kawy, ale kawa jest chyba tam w dyspozytorze. Ona kończy o 15? Zdąży, zdąży. Zdecydowanie zdąży, według mnie. Tu jest kawa, jest. Zaparz sobie kawkę i zobaczymy czy się uda. Proszę, zaparzanie kawy tak wygląda. O, kawa się nagle pojawiła. E, pięknie, elegancko. Może nie zdążymy, jednak... Nie, no wydaje mi się, że zdążymy. No, nie zdążyliśmy. Ale John pracować dzisiaj dobrze. Naprawdę ma szansę zmienić technikę powód do dumy dla całej społeczności, czyli udało nam się, proszę bardzo. Podoba mi się podobała mi się naprawdę praca w szpitalu w trybie pierwsza. Naprawdę to było coś. Fajniej, dużo fajniej mi się to robiło, przyjemniej. To, te, to jest takie fajne, że nie widać tych osób, które są w innych pokojach i my nie widzimy wszystkiego i nie kontrolujemy wszystkiego, co jest na parceli, jakby. Zdecydowanie, to mi się podoba. Wróciliśmy do domu i w sumie postanowiłem, żebyśmy mogli ją przebrać i w sumie możemy ją przebrać do stroju jakiegoś i, i wyjść. Możemy nawet przecież na miasto ze znajomymi tylko. Jakby wyjść na miasto ze znajomymi. nie mo o, źle to źle, to ewidentnie wygląda, więc chyba byśmy musieli kliknąć na telefon, żeby iść gdzieś podróżować z, ze znajomymi. Także podróżujmy, a po prostu można podróżować. Weźmy sobie osoby, które znamy, znamy na przykład Branta i Brenta, są przyjaciółmi w sąsiedztwa, więc zabierzmy ich ze sobą i weźmy ich do jakiejś, jakiegoś baru, jakiejś restauracji i zobaczmy, czy, czy jak to ciągnęło takie spotkanie ze znajomymi. I jesteśmy z Brantem i Brentem. No i zobaczmy, wejdźmy tam. Ogólnie bardzo mi się podoba ten bar w Brindel Jest taki na maksa swojski i, i fajny, więc okej, okay. idźcie razem. Zobaczymy, chłopaki, i No, hello, postawmy driny dla wszystkich, dla grupy Odo. Zostajemy za to sławę. Nie wiedziałem, proszę bardzo. E, jakiś taki, może, słona lama brzmi brzmi dobrze, więc podejdziemy do pani Elizy Pancake, któraś tutaj spogląda, no i mówimy: Poproszę Drina, e, dawaj Driny na drodze do sławy. O, proszę bardzo, nawet to dodało nam jakąś sławę. Nie wiem z jakiego powodu, by stawianie komuś z Drinów dawało sławę. Chodźcie, chłopy, e, napijcie się. No i zobaczymy, no fajnie to wygląda. no Według mnie, naprawdę, tryb sobie to jest w ogóle zupełnie inne spojrzenie na grę, i można ludzie tak grać. Można, bo ja to właśnie teraz udowadniam, to się da i to. I to nie boli, i to jest... E, superowe. Naprawdę. No tak, tak, wiem brand albo Brent. Dokładnie o to chodzi. Oj! A to jest taka wkurzona. W ogóle, to wszystko widać z zupełnie nie perspektywy. Te emocje, jest jak się odzywają. Ci według mnie mam teraz troszeczkę... Troszeczkę bardzo więcej życia. Jeżeli o to chodzi, bo zobaczcie, oni tu się odzywają do nas, oni mają swoje miny i w końcu te emocje, o których tak trąbiono w sumie od samego początku wyjścia z Sims 4, czyli wiecie, te skupienie, rozchwianie jakieś tak dalej, to widzę, widać teraz, według mnie dopiero teraz jest widać, to w pełnej okazałości te ich miny, nie? Widać, kiedy Sim jest po prostu smutny, kiedy jest szczęśliwy, no, Dream jest postawiony, pi... No i proszę, o pijemy Drina, no dokładnie, i wszyscy by było myją, no. Będ popiją. ewidentnie jest to... jest to fajne po prostu, mi się strasznie podoba. No i nam opowiada różne rzeczy. Tak. Jest to niesamowicie śmieszne według mnie. Uwielbiam. Tylko jeszcze nadal nie odkryłem tego, jak wchodzić po schodach na górę. Możecie mi to powiedzieć, bo dla mnie to jest zbyt trudna zagadka. Jak wchodzić po schodach na górę, żeby to się udało? Już gram na trybie pierwszoosobowym, tak naprawdę, odkąd wyszedł w moich prywatnych rozgrywkach na no nie I, i nie potrafię tego pojąć jeszcze. Także jeżeli ktoś z Was to ogarnął, to proszę sprzedajcie mi tego tipa i powiedzcie mi, jak to wygląda. Bo ja nie wiem, autentycznie po prostu. No, i gwiazda przyszła. Kto tu jest gwiazdą? To, tam tamta? Nie, kto, kto? Ten, tamta? Tamta jest gwiazdą. Nie wiem, on jest gwiazdą. Nie wygląda. Co możemy z tą zrobić? Aha, i wziął jakiegoś drina, dostał w ogóle za darmo, nie? Idź sobie gwiazdę, stąd nie interesujesz nas tutaj w ogóle. Ona sobie pozna jakieś nowe osoba, ale dobra. Ja bym chciał, żeby ona się przedostała teraz przez tych ludzi. Czy to czy, czy da radę? Uwaga. Dała radę przez tych ludzi się przydostać, i żeby poszła do góry. O, 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 coś tam. Nie, no to na dół, widzicie? Nie wiem, jak wejść po schodach. Nie wiem. I to by mnie zdyskwalifikowało, bo patrzcie, no nie wiem, jak wejść po tych schodach, naprawdę. Ona pójdzie tutaj, o. A ja chcę do góry. O, o, jakoś dam radę. Czekajcie, tam mogę dać radę. Mogę jakoś sobie na górę kliknąć. O, i wtedy, o, już wiem, jak chodzi po schodach. Po prostu trzeba kliknąć na sufit. I wtedy będzie to działało, bo chciałem wejść do łazienki, nie? Dobrze, podejdźcie tutaj. Podejdź znaczy się. Tu jest damska, więc przejdź sobie. Tutaj sobie też przejdź. Nie, 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 nie. nie Stop, 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 stop. Leciał mi gra. Wracaj się. Tu. Pójdziesz sobie siku zaraz. Spokojnie. Nie na dół, tylko tutaj wejdź. Ok, i skorzystaj. Udało się. I udało się, i to jest piękne. I myślę, że to jest czas na powrót Twój do domu, Joan, bo już troszeczkę pobalowałaś, trzeba się ogarnąć na wieczór, spanko, kolacja i tak dalej. I będzie zakończony nasz dzień, oczywiście. Nie powiedziałem wam, ale po, przy przejściach do parceli, tryb pierwszyosobowy zmienia się na tryb trzecioosobowy, Natomiast nie liczę tego jako przegraną, bo ja wszystko mogę tak naprawdę zrobić, tylko po prostu na no, to mnie wyrzuca samemu, bez mojej jakby ingerencji, więc no. Wybaczcie, mam nadzieję, że to wybaczycie. Dobra, zaraz sobie zjesz na kolacji na przykład makaron z serem, zrobisz, pokażesz nam jak to się robi. I będziemy kończyć ten dzień. poczytasz sobie jeszcze książkę na wieczór. I tak naprawdę tyle. O, ten makaron z serem wygląda źle i trochę go mieszasz z daleka. Zbytnio z daleka. Nie wiem, czy, czy też macie takie wrażenie. Cóż, jest jeszcze troszeczkę błędów, ale ja naprawdę wierzę w to, że ludzie od jej to poprawią i to będzie naprawdę działało elegancko. Wierzcie, ja w to wierzę autentycznie, bo to, to jest naprawdę. To, to, jest, to ma straszny potencjał, autentycznie. Straszny potencjał. Ej, w sumie znałem się, jak wygląda mycie zębów, teraz, jak o tym myślę. No nie? Mycie musi być przemasakreślnie śmieszne, ale dobra, jest 22. Zaraz, więc trzeba iść spać, a. No cóż, trzeba jeszcze się ogarnąć pod wieczór, prawda? Także jeszcze łazienka. Kierunek łazienka, kierunek e, szybki prysznic hop prysznic też wygląda spoko o, jak wodno chcecie wić Aha nie to cenzura nie woda bo tutaj nic oczywiście nie zobaczymy i umyjemy zęby bo jestem ciekawy jak ona będzie tą szczoteczką władać tam jakby, jakby jesteśmy jej głową jakby no nie wiecie co chodzi dobrze szczoteczka umyj zęby umiej zęby proszę bardzo Bierzemy jeszcze i ooo, myjemy ząbeczki, mm, będziemy mieć czyste, no szaleństwo, nie no, podoba mi się, naprawdę, e, oceniam tryb pierwszoosobowy naprawdę 10 na 10, nie ma nic lepszego, e, póki co, o, oprócz e, dojścia dzieci małych, to nic lepszego nie było w aktualizacji. I dobrze, uda się przegrać cały dzień tak naprawdę w trybie osobowym. Ja zachęcam Was do spróbowania tego, czyńcze mi się udało. Jest to fajne, miłe i przyjemne. Uważam tryb osobowy za niesamowitą innowację i niesamowitą rzecz, jeśli chodzi o naszą grę Disney 4. I dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!